Janku, no i co? Ta muzyka jest ci bliska troszkę? Bardzo, bardzo piękna muzyka i to jest od razu wiąże się, wiesz, wspomnienia idą taką falą. Muzyka ciągnie za sobą zapach, zapach ciągnie za sobą temperaturę, temperatura ciągnie za sobą smaki. To jest coś niesamowitego, jak za jednym dotknięciem takiego zmysłowego jakiegoś doświadczenia od razu otwiera się paleta i cała przestrzeń. To jest niesamowite. A mówił o tym Janek Pospieszalski, mój kumpel muzyczny przede wszystkim. My tu nie będziemy gadali o muzyce, o rodzinie, a nie o żadnych sprawach, których ty poruszasz w swoich programach. Chociaż które... ostatnio muszę ci powiedzieć, poruszam coraz więcej spraw cywilizacyjnych, a mniej politycznych. Właśnie, a to mniej sobie, partyjnych. To sobie zapisałem, że właściwie to, wiesz, te twoje programy to są takie programy, gdzie ty jesteś właściwie społecznikiem, a nie żadnym, wiesz... To znaczy, powiem ci tak... Poruszasz sprawy społeczne i to mi odpowiada bardzo. No to miło mi. No, to sobie pokazaliśmy. Z Jankiem się znamy ponad cztery dychy. A to powiedz, to pozwól mi, że ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Ja przedstawię ciebie jako muzyka, którego zobaczyłem po raz pierwszy w Osjanie. I no jak tak. Nagle ktoś w latach wtedy 70. miał odwagę odłożyć gitary elektryczne, hałaśliwe bębny i pójść w przestrzeń, która wymagała trochę skupienia, trochę refleksji, trochę zadumy i niosła ze sobą no, też pewną filozofię, pewien styl życia, pewien sposób widzenia świata i to mi strasznie odpowiadało. Ale skoro jesteśmy, tak sobie ładnie o sobie mówimy, to ja pozwolę sobie i tobie przedstawić naszym słuchaczom jeszcze jednego gościa. Jest z nami menadżer kultury, osoba, która bardzo zasłużona jest dla pejzażu muzycznego Warszawy, ale nie tylko. Ktoś, kto potrafi łączyć głośne dźwięki, dyskotekowe klimaty u siebie w swoich klubach, ale również przestrzeń muzyki poważnej, refleksji, cudowną lirykę Chopina i za to Sławkowi jesteśmy wdzięczni, a mówię o Sławomirze Sokołowskim, menadżerze kultury, człowiekowi, który od zawsze związany jest z Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio z klubami. Universitatis Warszawiensis się ta fundacja nazywa. Sławka oczywiście znamy, bo był już do nas gościem. Nie dopowiedziałeś jeszcze jednego, że Sławek pomaga w organizacji takich, już trzy się odbyły, festiwali muzyki mniejszości narodowych i etnicznych Rzeczypospolitej. Zaczynaliśmy pierwszy koncert, pamiętasz, od muzyki tatarskiej, poprzez żydowską, cygańską, kaszubską i tak dalej, robimy to i mamy tysiące ludzi. Będę protestował, że Kaszubi są mniejszością narodową w Polsce, Kaszubi są Polakami, to jest pewien region. Etniczną. Bo to jest mniejszości narodowych i etnicznych. No dobrze. Ale wiesz co, ja z purystami... To nie jest pewna filozofia widzenia Polski jako mniejszości narodowe, no błagam. Mniejszością narodową są Niemcy w Polsce, mniejszością narodową mogą być Białorusini. Grecy. Czy Grecy, tak, ale Kaszubi są Polakami. Ukraińcy. Ukraińcy. Białorusini. Słuchajcie, ja mam w ogóle, bo idziemy w stronę dzielenia. Narodowe, a ja właśnie chciałem połączyć, powiem, że moim zdaniem polskość to też jest niekoniecznie narodowość, tylko styl myślenia, styl życia, ta właśnie obszar wolność, kulturowy. Obszar kulturowy, tak? Mi się bardzo podobała, kilka lat temu była wystawa Jagiellonach, którzy stworzyli pewien, tam byli przecież Litwini, Polacy, Rusini, Żydzi. I to wszystko stworzyło taką część Europy Środkowo-Wschodniej, która miała tą domenę wolności, samorządu. Przecież to wszystko działało, wybory były. Pierwsi wymyśliliśmy, nie wolno kogoś wsadzić do więzienia bez wyroku sądu. To nasza chyba tradycja kulturalna. Nie zapominaj o tym. No oczywiście. Dobra, ale wtedy chłopi nie byli piśmienni, nie mieli jeszcze wykształcenia. No, a w średniowieczu Żydzi już w 70% potrafili pisać. No przecież u nich w religii musisz, żeby przeżyć bar mitwę, musisz umieć czytać, tak? Kochani, ale nie, ja rozumiem, o co Sławkowi chodzi, że to chodzi o ten uwodzicielski powab kultury polskiej, która asymilowała, przyciągała różnych przybyszów. No, byliśmy, przedwczoraj graliśmy koncert w Lwowie, bo ja powolutku zmierzam do tego, co nas tutaj łączy. Wiem, niestety, bo nie mogłem się do ciebie dodzwonić. Z naszą
orkiestrą, z naszą orkiestrą złożoną z, właśnie z przedstawicieli różnych państw, choć nie przedstawicieli, nie różnych nacji. To jest niesamowite, że ludzie, którzy dzisiaj posługują się paszportem białoruskim, litewskim, polskim i ukraińskim, stworzyliśmy orkiestrę z tych obywateli państw, mówimy najczęściej po polsku, jesteśmy w stanie się porozumieć na płaszczyźnie muzycznej, na płaszczyźnie kulturowej. Tworzymy razem fantastyczny projekt muzyczny, który no naprawdę wypełnia filharmonię. We Lwowie była pełna filharmonia. Super. I robiło to wielkie wrażenie. Ludzie gratulowali nam, dziękowali z owacjami na stojąco, domagając się bisów. Ale jak mówimy o Lwowie, to ze Lwowem wiąże się też to doświadczenie Wzgórz Wóleckich, na których zginął, na który zginęli profesorowie, między innymi Roman Longchamp de Berryer, tak? I to jest też niesamowite, że to byli hugenoci francuscy. Potomkiem ich jest znany profesor Franciszek Longchamp de Berryer. Kolega z roku. Kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Prawa. Wybitny prawnik, który dziś wykłada w Chinach i na całym świecie. I otóż, jak jesteśmy przy tych, którzy zginęli na Wzgórzach Wóleckich, profesorach Uniwersytetu Lwowskiego, to przecież to są potomkowie hugenotów francuskich, którzy przyjechali do Polski dlatego, że to była wolność religijna. Wybrali Polskę. Tak. Jak się patrzy później na ich biografię protoplastów, czy przodków księdza Franciszka Longchamp de Berryer, to byli tam powstańcy listopadowi, powstańcy styczniowi, a zwyczajem w rodzinie Longchamp de Berryer było chrzczenie potomka męskiego na szablach. Becik, pod becik kładło się szable starym husarskim polskim zwyczajem. To znaczy tak dalece byli wkręceni w polskość, że tego rodzaju rycerskie zwyczaje przejmowali. Wiesz, nie zapominaj, że mówisz z Grekiem, który jest obywatelem polskim od jakichś 4 lat, udało mi się... I jeden Polak pozazdrościłby ci pięknej polszczyzny. Wiesz, dbam o to. Kiedy mieszkałem kilkanaście razy w Stanach, ale po pierwszym pół roku zauważyłem, że zaczęło mi brakować słów polskich, bo te pierwsze pół roku jest najgorsze. Ja tam mieszkałem z 11 lat. To wtedy przestraszyłem się, że mogę stracić język. Przywoziłem książek, na telefony wydawałem, żeby mówić po polsku $200-300 miesięcznie, kiedy abonament jest $12, rozumiesz? Więc dbałem o tą polszczyznę, bo kocham polszczyznę i rzeczywiście w moich audycjach dbam o to, żeby nikt nie mówi, ach, ale oni gruwią, kiedy można po polsku powiedzieć, ale oni bujają. Albo nie? Pulsują. Albo pulsują. I tutaj w tym momencie przy głośnikach radioodbiorników w całej Polsce rozlegają się gromkie brawa. No słucha nas dosyć sporo ludzi. Ze Sławkiem jeszcze ci powiem, że wiesz, chodziło nam o to z tą muzyką mniejszości narodowych i etnicznych. Chodziło o to, żeby pokazać, bo mieliśmy tysiące ludzi. Jednak Palladium całe zapełnione, codziennie przez tydzień zapełnione hybrydy, a tam wchodzi 400 osób. Mieliśmy kilka tysięcy ludzi, a chodziło o to, mnie szczególnie, kiedy do mnie się zwracają, och, wy macie taką cudowną grecką muzykę. Ja znam polską muzykę tradycyjną, bo słucham ją od lat 60., 50. Zawsze lubiłem, no lubiłem to. I zadaniem naszym, Sławka i moim, i jeszcze kilku osób, które nam, bo nazwę współtworzył Jarosław Selin, któremu jestem bardzo wdzięczny. I który, wyobraź sobie, na otwarciu festiwalu dostał owację na stojąco. Ale ja też mu jestem w stanie bić brawo, chociażby dlatego, że to jest jeden z niewielu polityków, którego się znają na muzyce. Nie tylko, którego widuje na zwykłych koncertach abonamentowych w Filharmonii. Że idzie sobie gdzieś tam, nie wiem, czy ma swoją lożę, gdzieś tam siedzi w dobrych miejscach, ale na takim zwykłym koncercie. Nie jakaś gwiazda, po prostu dobry koncert. A Filharmonia Narodowa ma tylko dobry repertuar, tu trzeba pochwalić i bardzo smacznie zestawione, bardzo dobrze wymyślone są te programy. Wracając do tradycyjnych, bo przecież o tym przede wszystkim chcieliśmy rozmawiać, bo będziemy prezentować kolędy.
wracając do tej tradycji, mnie to troszkę wkurzało, wiesz, mówienie, jaka to jest piękna muzyka serbska, grecka i tak dalej, kiedy Polacy nie znają swojej muzyki, a polska muzyka tradycyjna z różnych regionów jest tak nieprawdopodobnie bogata, codziennie mieliśmy inną, no nazwijmy to mniejszość, bo to jest jednak mniejszość, czy etniczność, odrębność, czy regionalna. Odrębność, regionalność i tak dalej. Powiem ci, że ludzie byli zachwyceni. Oni nie widzieli, że oni posiadają też taką bogatą muzykę jak Grecja, jak Francja, jak no Włochy, to nie wiem, jaką posiadają muzykę, ale czy Hiszpania, flamenco i tak dalej, fado w Portugalii. Polska też ma nieprawdopodobnie bogatą muzykę. Będziemy słuchali kolęd. Ale ja wiem, że ty masz sentyment do mojej ojczyzny. Tak, i stąd nawet echa znajdują się w naszych aranżacjach. Aha, no widzisz. No jest taka kolenda, przybierzeli do Betlejem. No. Przybierzeli do Betlejem, gdzie jest grecki temat. Jeżeli mamy to gdzieś na podorędziu, to kolendę przybierzeli do Betlejem w naszym wykonaniu, to usłyszysz greckie buzuki. A ty świnio, podbieracie. Nie, korzystamy z wielkiego bogactwa. Nie, mało tego. To jest bardzo, bardzo z pewną premedytacją wymyślone. Nam chodzi o to, żeby pokazać, że to Boża dziecina przychodzi do wszystkich kultur, języków, narodów, do wszystkich ludzi, kontynentów, niesie nowe życie, do wszystkich ludzi dobrej woli. A tacy ludzie są wszędzie, a w Grecji ich jest bardzo dużo. Ja zmieniłem swoje pojęcie muzyki. Dawniej twierdziłem, że muzyka jest, dzieli się na dobrą i złą. A w tej chwili uważam, że muzyka jest jedna. Dlatego, że dla, wiesz, wyznawców, słuchacie disco polo, Beethoven to jest jakieś skrzypienie. Natomiast dla słuchaczy Beethovena, do których ty i ja i Sławek się zaliczamy, to disco polo jest fajnym, prostym, tanecznym groovem. Pulsem. Słuchamy Pospieszalskich. No właśnie, a propos mojej audycji, ponieważ ty jesteś znany ze swoich przekonań. Tak. Jak ci się podoba tytuł mojej audycji? Na początku był chaos. Mi wystarczy, że firmuje to osoba, która nie potrzebuje żadnych tytułów, bo sama w sobie jest marką. Czyli... Krzysiek? Nie! Milo Curtis. Curtis, jesteś marką w naszym kraju. No, przyjacielem Polski i człowiekiem, który pozostał wierny. No to jest niesamowita rzecz. Nazwano mnie niestety na Facebooku. Jak, wiesz, to mieszkał na Miodowej, tam przy pomniku powstańców Warszawy. I na Facebooku taki dziennikarz, nie powiem jak się nazywa, kiedyś był znany i w każdym razie napisał, że był na manifestacji narodowościowców i siedział później i oglądał z Milo Curtisem, greckim nacjonalistą, polskim patriotą. Oczywiście ja się do tego nie odniosłem, no bo co ja mogę mówić? No wiesz, no, wybuchłaby dyskusja, no, nie ma sensu na mediach społecznościowych brać w tym udziału. To jest bardzo wkręcające. Ja media społecznościowe używam do reklamowania naszych koncertów i no dlatego, ja to samo. A radia używam również do tego, żeby powiedzieć, że ci, którzy nas słuchają w Lublinie, albo w okolicach Lublina, albo ci, którzy Krakowie mogą na pewno dotrzeć, nas słuchają. Którzy mogą dotrzeć jutro do Lublina, jutro o godzinie 19 w centrum, uwaga, jak się nazywa? Spotkania Kultur. W centrum Spotkania Kultur spotykamy się grałem z orkiestrą tam smyczkową i z rodziną Pospieszalskich. Będziemy grali koncert kolędowy złożony z polskich kolęd, ale właśnie one są na tyle barwne, że mogą być odbierane albo utożsamiane z każdą tradycją, również z tradycjami takimi jak ta, którą zaraz będziemy słuchali w kolejnej kolędzie. Tak, no słuchają nas również, słucha nas Kraków. Ja dosyć mało mówię o Krakowie, ale obiecuję krakowianom, że w następnej audycji będzie dużo o Krakowie, a Sławek znowu, Sławomir Sołokołowski, no jak zwykle w Palladium i w Hybrydach i wszędzie
robi nieprawdopodobne rzeczy. Ostatnio byłem na koncercie WW, a przedtem na koncercie Orkiestry Sejnejskiej, Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejnejskiego. Wszystkie sale wypełnione, ale teraz Sławek, zaprosiłeś Janka. Janka po to, żeby podzielił się nami muzyką, kolędami. Od kilku lat już z Jankiem robimy, ponad 5 lat kolędowania wspólnego w Palladium. Nasza duża scena pomieści 16-osobową orkiestrę rodzinną, a do tego tym razem udało nam się pozyskać Jankowi muzyków z naszej diaspory na wschodzie, z Litwy, z Ukrainy, z Białorusi. Dzięki temu te kolędy wybrzmią wspaniale, dlatego zapraszamy. Niedawno, jeszcze niecały miesiąc temu mieliśmy koncert kolęd, ale było tak ogromne zapotrzebowanie i wiele osób do mnie dzwoniło. Sławek, nie zdążyłem, takich osób kulturalnych, którzy nie kupiłem biletu. Wiem, pytam się, dlaczego nie zadzwoniłeś się, bym cię wpuścił, może gdzieś tam byśmy dołożyli jakieś krzesło. A on, wiesz, no tak nie chciałem się narzucać. W związku z tym teraz gorąco wszystkich zapraszam w niedzielę 2 lutego. To jest Matki Boskiej Gromnicznej. Zakończenie sezonu. Zakończenie, tak. Finał, grand final kolędowania o godzinie 18:30. Zapraszamy też słuchaczy Radia Wnet. 4 osoby, które pierwsze zadzwonią do radia. A właśnie o to chciałem zapytać. Zostaną wpisane na listę klubu Palladium. Czyli powtarzamy. 2 lutego, tak? Niedziela, 18:30, koncert kolędy pospieszalskich z udziałem Młodej Orkiestry Dawnej Rzeczypospolitej. Ale jeszcze, Sławek, powiedz mi, czy są jeszcze bilety, bo ja widziałem, że poprzedni ich koncert był tak, jeszcze są bilety w kasie teatru Palladium, na stronach palladiumart.pl oraz na... Dla słuchaczy Radia Wnet. Oraz dla słuchaczy Radia Wnet. A ponieważ święta Bożego Narodzenia to również święta wdzięczności, gdzie okazujemy sobie wdzięczność, obdarowujemy się prezentami, to my mamy dla Państwa te bilety, ale też musimy pamiętać z wdzięcznością o tych, którzy umożliwili nam ten koncert, czyli KGHM dofinansowało ten koncert, tak jak ci, którzy dofinansowali całą trasę. To było 17 koncertów. Od Wilna po Nowy Sącz, od Gdańska do Jarosławia na Podkarpaciu, od Berlina do Lwowa. Takie trasy przemierzaliśmy i przemierzamy cały czas, a przed nami jeszcze Lublin, Andrychów, Częstochowa, Katowice, Filharmonia Śląska i Solec Kujawski i oczywiście na zakończenie 2 lutego Palladium. Te wszystkie koncerty były możliwe dzięki wsparciu naszych partnerów komercyjnych PKN Orlen oraz Lotto i im bardzo dziękujemy, oraz mediom Telewizji Polskiej, Tygodnikowi Sieci, Gazeta Polska. To były te Niezależna media, PL. Które nas bardzo wspierały. Niezależna PL. Wielkie ukłony. I tutaj Narodowemu Centrum Kultury, który też pomogło nam sfinansować koncert w Warszawie w grudniu. A ten grudniowy, tak. Tak, no on był wyprzedany. Ja kiedyś byłem na waszym koncercie w kościele Franciszkanów, świętego Franciszka Serafickiego. To jest na rogu Franciszkańskiej i Zakroczymskiej, czyli no tam, gdzie mieszkałem gdzieś od 5 roku życia. Także znam te regiony. I was tam było, nie wiem, nie 16, tylko ze 30 osób. Nie, nie, to przesadzasz. No, słuchajcie. Ilu was występuje tak naprawdę? Zadałeś bardzo trudne pytanie, dlatego że z dwóch powodów. No. Rodzina jest rozwojowa, czyli jest tak, czwórka z najstarszego pokolenia, czyli Karol, Marcin, Mateusz i ja, jako tak. Najstarszy. Później jest szóstka facetów młodego pokolenia, czyli Szczepan, Łukasz, Mikołaj, Marek, czyli Nikodem, synowie. Franciszek, nasi synowie, ale synowie mają to do siebie, że nieraz spotkają piękną kobietę, która jeszcze ładnie gra, i później idą do ołtarza i biorą ślub, i dzięki temu jest coraz więcej kobiet pospieszalskich, dlatego gra z nami Natalka Rzeźniak-Pospieszalska, Barbara Pospieszalska, żona mojego Franka, Litka jest żoną Marcina, to jest pierwsze pokolenie ciągle, i matką Mikołaja i Nikodema, i uwaga, teściową Marysi Pospieszalskiej, która wrzeniła się w rodzinę w sierpniu i też już pomaga nam, występuje, ale jest jeszcze Magda Pospieszalska,
Wyszalska, żona Szczepana, fantastyczna dziennikarka i fantastyczna też, świetnie śpiewa i pięknie wygląda, ma piękną prezencję na scenie, dodatkowe punkty. Moja synowa Basia, o której wspomniałem, jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego w klasie fortepianu i kończyła dyplom u Janusza Olejniczaka, także naprawdę dowala na tym fortepianie cudnie. No powiedz mi, ile was siada do stołu wigilijnego? Do wigilijnego stołu siada około 30. Na scenę bywa tak, że wchodzi 17-18 osób, ale teraz jest, mamy zmniejszony skład. To jest i dobre, i złe. Dobra nowina to jest taka, że tym powodem zmniejszonego składu jest, że część dziewczyn już nie może latać samolotami, nie może się przeciążać, ponieważ jest w zaawansowanych ciążach. Na przykład Paulina została w Londynie, bo lekarz jej nie puścił. Powiedziała, że tym razem tą trasę odpuść sobie, tę trasę odpuść. Ale Basia i Marysia, mimo że to jest już 5. miesiąc, dzielnie tam, gdzie mogą, to występują. Tak, w związku z tym, jeżeli... To ile masz wnuczon? Na razie mam jeden wnuk, drugi w drodze. Mateusz już ma trójkę wnuków. Karol ma dwójkę. Także spokojnie. Trzecie pokolenie pcha się na świat i pcha się na scenę. Proszę państwa, to ja muszę powiedzieć, że nareszcie przeskoczyłem Janka Pospieszalskiego. Ja mam 7 wnucząt i 8 w drodze. I tak trzymać. I tak trzymać. A jakie obywatelstwa mają? Gdzie mieszkają? W różnych miejscach Anglii, na świecie. Szwecja, to Janka. No było tak, że moja żona niestety wywiozła dzieci do Anglii. Mój syn. Tak jest... jak wielu Polaków z Podkarpacia i z Małopolski wyjechał do Anglii. Ale mój syn jest do tej pory na mnie wściekły i jak czasami wieczorem, jak tak długie wieczorne rozmowy, bo ja jeżdżę do nich na święta, długie rozmowy, to on mówi, dlaczego pozwoliłeś mnie zabrać z Polski? To puść mu taką piosenkę Ewy Bem. Wracaj, złe drogi skracaj. Ale on nie zna, ale on nie za polskiego. Wyobraź sobie, że ja ze swoimi dziećmi, ja znam kilka języków, ale niestety z dziećmi muszę rozmawiać po angielsku. Nie znają ani greckiego, ani polskiego i uważam to za... No, mówiłem już o języku. Porażkę dydaktyczną chwilową. Ale wszystko jest do zrobienia. Nie swoją. To dobrze, to powiem ci o Dylanie. Dylan jest wnukiem Karola, gra z nami na scenie na trąbce, ma 14 lat. Urodził się w Londynie, bo jest synem Pauliny, z tatusia Brytyjczyka. I co zrobił? Mając 14 lat, przeprowadził się do Częstochowy, mówi po polsku, chodzi do polskiej szkoły i uwaga, im powiedział, że był bardzo dumny, że zabrałem go na Marsz Niepodległości 11 listopada. No proszę. No więc my na tym Marszu Narodowców, powiedzmy, też 11 listopada. To nie jest tylko Marsz Narodowców, Marsz Niepodległości. Właśnie chcę powiedzieć, że siedzieliśmy sobie, jak wyszliśmy już spod pomnika, siedzieliśmy sobie na Miodowej, a tu patrzymy, kurczę, idzie trzech czarnoskórych z polskimi flagami. Tam widzę za 5 minut, bo to było 1000 ludzi. Tam widzę, a tu Arabowie z polskimi flagami. Ale diaspora wietnamska jest bardzo aktywna i bardzo się z Polską też utożsamia. No właśnie, więc niektórzy się trochę przesadzają, wiesz, z tym dzieleniem, z tą ksenofobią i okazuje się, że to nie przesadzają ci narodowcy, tylko przesadzają neoliberałowie, wmawiając innym, że są ksenofobami i nie zdając sobie sprawy z tego, bo to nie jest polityczne, to jest społeczne, o czym mówię. Nie zdają sobie ci neoliberałowie sprawy, że sami są ksenofobami. Ja to odczuwam na sobie. Pamiętam, jak był kryzys grecki. Wiesz, jak traktowano Greków w Polsce. Kiedy jak pani w kiosku ruchu mówi do mojego zresztą znajomego kioskarza, syna powstańca warszawskiego, mówi, że widzi pan ci Grecy. No bo trzeba było, cała Europa musiała zrobić zrzutkę na nich. My Polacy musimy płacić na nich, bo to złodzieje, oszuści i lenie. A to był cytat z jednej to była pani. Narracja unijna. To właśnie tak. Unia Europejska podnosiła, przykręciła śrubę. Ale ja stałem za nią. Kolejce. Tylko jak się pojedzie i patrzy na mnie kioskarz, ciekawy było, jak ja zareaguję. Wiesz, co ja powiedziałem? Bez rękoczynów. Nie, ja powiedziałem, proszę pani, niech pani torebkę da do przodu. Ja jestem Grekiem. Och, przepraszam i tak dalej. Słuchamy kolęd. Którą kolędę teraz słuchamy? No właśnie tą, gdzie są te greckie instrumenty. A, wreszcie. Przybierzeli. No rzeczywiście, jak zaczynasz słuchać, wtedy myślałem, że to afrykańska muzyka, a teraz czysta grecka. Ja puściłem pierwszy utwór grecki,
z regionu. To jest skala Smyrny, tak? Tak. Taka. No to są skale Miksolidyjskie i Doryckie. Przepiękna starożytna skala i przepiękne melizmaty, jak tutaj widziałeś. Właśnie na końcu takich, że nie wiem. No staramy się troszkę korzystać z tego wielkiego dziedzictwa kulturowego, które jest twoim udziałem. I moim, i wszystkich. Ja uważam, że muzyka, że dźwięk raz puszczony w przestrzeń już należy do wszystkich, już nie należy do ciebie. No dobrze, ale z drugiej strony też przez to, że on podkreśla tożsamość, albo też jest wyróżnikiem tożsamości, nie należy się dziwić tego, że ludzie, no nie wiem, rozpoznają się poprzez muzykę, albo kultywują, czy bardzo pielęgnują swój autentyczny idiom i właśnie walczą o to, aby ona była odrębna i taka, jak przekazywali im przodkowie. Ja obserwowałem to, co się wydarzyło w latach 70. na Podhalu, gdzie poprzez takie otwarcie, jeżdżenie na festiwale i to, że przez ta muzyka Karpat w sumie jest do siebie trochę podobna, że te środowiska muzyczne często się przenikają. Na Podhale, na toskalne Podhale do Zakopanego, Murzasichla, Skośnych Hamrów, przenikała muzyka ze Słowacji, węgierska. Młodzi ludzie, wtedy Janek Karpiel był młody, Stasio Michałczak i inni chłopaki, Józef Kyc, przywozili tą muzę i grali właśnie tymi skalami, przywozili też instrumenty, trójstrunową altówkę węgierską z spiłowanym tym, czy kontrabasy, i do muzyki Podhala dostały się tamte nuty. I one tak mocno i tak intensywnie, tak atrakcyjnie zawładnęły młodym pokoleniem muzykantów, które w latach 80. stawiało pierwsze kroki, że nagle wszyscy z przerażeniem zobaczyli, że ta autentyczna, te nuty sabałowe, nuty od Dziadońki, nuty z Kośnych Hamrów mogą być wyparte przez te nuty słowackie i węgierskie. I co? I Janek Karpiel, ta inteligencja podhalańska, zakopiańska, wykonała ogromną pracę kulturową, taką dydaktyczną, właśnie wracając do korzeni. I obronili to dziedzictwo Podhala, te nuty sabałowe, te nuty, to co reprezentował jeszcze świętej pamięci Władek Tutka bardzo dobrze. I jest kilku ludzi, którzy przepięknie jeszcze potrafią grać, tak jak Staszek Szostak-Berda i inni, którzy mieli tą nutę najbardziej prawdziwą. Ona została ocalona przy jednoczesnym koegzystencji z tą muzyką, która wywodziła się ze Słowacji, czy przenikała z Węgier, czy z Rumunii. To jest taki przykład, gdzie dbałość o właśnie o tą tożsamość, tą bardzo silną identyfikację, nie sprzeciwia się temu, że jesteśmy otwarci na innych. No właśnie, ja akurat się zajmuję mieszaniem różnych kultur, nie jak mieszaj. Wiesz. Ja wierzę. Od mieszania jesteś specjalistą. Od dawna. Zresztą właśnie, no to przecież tak zamieszałem, że do zespołu WWW po mnie ty przyszedłeś. Właśnie. Ale miałeś epizod rock and rollowy, miałem epizod dosyć długi. No nie tylko, proszę państwa, to trudno uwierzyć, miałem kiedyś grzywkę. Ja też. No dobra, i to nas łączy. Sławek jeszcze może szarpnąć szopanowską czubryną. To młodziak przy nas przecież. Ale powiedzmy jeszcze o tych kolędach, dlatego że... Właśnie, no po to się zebraliśmy. Wśród kolęd są również takie, które brzmią bardzo ciepło. Są wręcz latynoskie, takie gdzieś brazylijskie. Nie wiem, jeżeli można skolejkować, przystąpmy do szopy, jak śpiewa Lideczka... To jest od ciebie zależy. To ty musisz spójrz tam do góry i będziemy... Dareczku, przystąpmy do szopy. Zobaczcie, jak śpiewa się kolędy w ojczyźnie Bergoglio, czy w ojczyźnie papieża Franciszka. Ale dorzucić, że fajną rzeczą jest to, że rodzina Pospieszalskich ma jedną pasję wspólną, gdzie dzięki temu mogą przebywać razem tyle godzin, są szczęśliwi, mają to właśnie zajęcie, tą rzecz, którą lubią, bo robią, bo ich łączy, tak? Mhm. I emocje. Ja zawsze uważam, że począwszy od tradycji greckiej, to też mówimy o Antygonie, to emocje są wyczuwalne nam do dzisiaj dnia, tak? Bo też różnego rodzaju kłopoty były z pochówkami na naszych oczach. Archetypiczne modele, tak. Dokładnie, to po prostu coś niesamowitego. Nie mów po grecku, powiedz archetypicznie po polsku.
nawet nie wiemy, ile zawdzięczamy w nasz język, jak wiele z Grecji korzysta. Bardzo dużo. Kiedyś na MIT, Massachusetts Institute of Technology, wybitny profesor przemawiał przez 60 minut, to politechnika jakby, tak, ale najwybitniejsza na świecie, przemawiał przez 60 minut do pełnej auli studentów, po czym im powiedział: proszę państwa, zdajcie sobie sprawę, że ponad 50%, które dzisiaj użyłem, jest pochodzenia greckiego. 50% określeń, tak, tak, tych słów. I w związku z czym, kto zna grecki, łatwo się nauczy każdego innego języka. Chyba że przejdzie metanoję. I znowu widzisz. Dobra. Słuchaj, powiedz mi... Jeszcze raz przypomnę te najbliższe koncerty. Mogę? Żeby to się wdrukowało w ten. I zapiszmy jutro, sobie. Jutro, tak. Centrum Spotkania Kultur Lublin, godzina 19, koncert z orkiestrą. 23 lutego. Andrychów, kościół błogosławionego, kościół świętego Stanisława, biskupa męczennika. Później mamy piątek, Częstochowska Filharmonia, godzina 19. Później mamy sobotę, Filharmonia Śląska, koncert ze śląskimi kameralistami, czyli ze Śląską Orkiestrą Kameralną. To jest 25, mówmy też cyfry, dobra? Tak, 25. W sobotę o godzinie 18:00 koncert ze Śląską Orkiestrą Kameralną w Filharmonii Śląskiej i w niedzielę jedziemy do Solca Kujawskiego po to, żeby przez tydzień odpoczywać, przygotować się do koncertu warszawskiego, który będzie 2 lutego na zakończenie. Większość tych koncertów to są koncerty właśnie z orkiestrami smyczkowymi różnych składów. Ten jeden, pierwszy i ostatni ze składami tymi z młodych ludzi z Białorusi, Ukrainy i Litwy i Polski, a koncerty w Katowicach i w Częstochowie z lokalnymi filharmoniami, ale jakże fantastyczne. No a finałowy koncert Sławka? Palladium. 2 lutego. W niedzielę 2 lutego o godzinie 18:30. Ale jakich tam masz jeszcze smyczki? Będą... No mamy te smyczki właśnie z Białorusi, Ukrainy i Litwy i Polski. W Palladium. Palladium, tak. Palladium, tak. Także gorąco zapraszamy na stronach www.palladium.art.pl. Są do nabycia bilety oraz na stronach Radia Wnet będzie... Pierwsze osoby dostaną zaproszenia. To ja proponuję, żebyśmy wyobrazili sobie, jak ze smyczkami może zabrzmieć ta kolęda, o której mówiłem. Przystąpmy do szopy. Marcin dopisał do tego genialne smyczki, które brzmią no hollywoodzko. Właśnie, a jeszcze zanim tego posłuchamy, bo ja jestem zaskoczony słuchając tego wczoraj, aranżacją. Kto robi aranżację? Marcin z Mateuszem. To jednak Marcin to są mistrzowie, tak, tak. A Marcin dodatkowo jeszcze do tych aranży dopisał smyczki, ale posłuchajmy tego. Przystąpmy do szopy. Jaki region cię to wnosi? Dobra. To stanie się ciepło, uwaga. Dobrze, ale kto dyryguje? Trzeba dyrygować taką orkiestrą. Tu muszę wielki ukłon. Hubert Kowalski, fantastyczny dyrygent z Krakowa. Mówimy, że w Krakowie nas słuchają, to w Krakowie Hubert Kowalski. I on będzie dyrygował zarówno tą młodzieżową orkiestrą z różnych krajów i orkiestrą Śląskiej Filharmonii, kameralistami śląskimi. Natomiast w Częstochowie genialny nasz dyrygent częstochowski, super gość, pan Klocek, naprawdę super dyrygent, przyjaciel Marcina. A w Warszawie kto będzie dyrygował? Hubert Kowalski. Super, słuchamy. I teraz i zagadka, jaki to kraj? Tutaj pojechaliśmy do Brazylii. Tak, ale mówicie, że to odważne. Ja sobie to tak sobie myślę, Darek Perku-Konkol, nasz realizator, jest również muzykiem. No ale, i to on powiedział, że dobra, to takie odważne. Dobra, ale Milo, to powiem ci tak. Oczywiście można śmiało eksplorować różne regiony i bawić się albo eksperymentować z własną tradycją tylko wtedy, kiedy jesteś jej pewien i ją masz dobrze przyswojoną. To znaczy, jak jesteś bogaty i jesteś świadom, że stoisz na mocnym fundamencie, że nikt cię z tego fundamentu nie wytrąci, nie wykopytnie, nie podmyje go, jego siły, jego stabilności, to wtedy jesteś swobodny, masz pełną wolność w poszukiwaniu, w kontaktach i tak dalej. To ludzie niepewni, ludzie mało
którzy nie wykonali takiej pracy, żeby to przemyśleć, przepracować albo sobie jakby ją przyswoić, czują się wtedy zagrożeni i tak się uporczywie z lękiem boją, że ich coś, nie wiem, z tego wytrąci, że wpadną w jakieś inne kolejny. Ja jestem przekonany, że nasze dzieciaki, ci wszyscy młodzi ludzie, jak Szczepan, który gra w Tęgich Chłopach, z Jaśkiem Prusinowskim, gra w różnych świetnych formacjach, z Adamem Strugiem, i może sobie grać muzykę brazylijską, bo jest pewien swoich korzeni, pewien swojej cudownej muzyki, a jego dziadek był muzykiem Filharmonii Lwowskiej, także no ma do czego wracać. No. Ja tłumaczę niektórym ludziom, którzy troszkę nie kapują free jazz, a wiesz, no, to jest moja ukochana muzyka, że żeby grać free jazz, żeby grać awangardę, to najpierw musisz posiąść podstawy klasycznej muzyki i warsztatu instrumentalnego. I musisz być wykształcony, żeby dojść do tego free jazzu, ale musisz mieć korzenie. Wiesz, bez korzeni się nie da. Niektórzy twierdzą, że mają płytkie korzenie. Ostatnio czytałem w pewnej książce. No ja mam korzenie, wiesz... Nie, no w ogóle, słuchaj, no to jest ta filozofia nowoczesnej, tej płynnej ponowoczesności, która redefiniuje człowieka już nie jako drzewo, które rośnie z korzeniami, zakorzenione jest w jakiejś glebie, w jakimś konkretnym miejscu, że człowiek dzisiaj to jest takim statkiem, żaglowcem, nomadem, który zawija do jednego portu, wyładowuje bagaż, zabiera nowy bagaż, czyli na przykład nowe relacje jakieś, prawda, i płynie do nowego portu, gdzie go wiatry rzucą, tam se płynie i tak zdobywa świat. No wiesz co, ty i ja jesteśmy podróżnikami. Całe życie podróżowaliśmy, prawda? Miotało nas, wycierani po wszystkich barłogach, hotelach. Miliony kilometrów zrobiliśmy jednak, ale ja twierdzę teraz, no po tych milionach kilometrów, twierdzę, że można być podróżnikiem, bo właśnie jeśli chodzi o korzenie, że ktoś ma płytkie korzenie, właśnie się przemieszcza. Ważne jest, żeby mieć głębokie korzenie w swojej świadomości tak naprawdę, wiesz. Ja się uważam za podróżnika, a mogę podróżować nie ruszając się z miejsca. Oczywiście ja nie zażywam żadnych narkotyków, nie piję alkoholu, żeby nie było. To jest mocna deklaracja. I tak trzymać. Spotkało się dwóch abstynentów. No, ja się nie czuję abstynentem. Ja się bardziej czuję wolnym człowiekiem niż abstynentem. Wiesz, no. I jestem od czasu, kiedy przestałem, wiesz, używać tych wszystkich dopalaczy, no, czyli stymulujących, wiesz, psychikę. To powiem ci, że poczułem się naprawdę wolny, ale tak naprawdę to dopiero teraz jestem high. To jest trzeźwość kręcąca. Tak. Jest kręcące. Doświadczam tego każdego dnia. Dlatego jak przychodzę, dzielę się zawsze ze słuchaczami, wyglądam przez okno i zawsze jest pięknie. I życie, bo życie dzieli się na dwa okresy. Najpierw jest młodość, a później jak ty pięknie wyglądasz. Czego teraz posłuchamy? Greckiej. Greckiej muzyki? Rosa Askenazi. Och, to będzie stara muzyka. Żydowsko-grecka. Wiesz co, my tam nie dzieliliśmy na Żydów, Greków. Tak jak w Polsce, jeszcze przed wojną, bo ja się przyjaźnię z ludźmi, którzy zajmują się polską muzyką tradycyjną. Przed wojną na polskich weselach grały żydowskie kapele, a na żydowskich weselach polskie kapele. No ja się nauczyłem polki żydóweczki od Stasia Stępniaka z Wieniawy, spod Radomia. Raj, taj, 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 raj, taj, taj, ram, tam, 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 daga, daga, daj, ram, ram, taj, 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 raj, taj, taj, ram, bam, 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 bam. No właśnie. Pokażmy. A teraz słuchamy Rozy Askenazi ze Smyrny też, czyli z moich regionów, z których nas Turcy wyrzucili. Tylko, że my nie żywimy do nich żadnej niechęci, bo po co? Wiesz, trzeba patrzeć w przyszłość. Chociaż przeszłość jest ważna, żeby się z niej uczyć. Słuchamy Rozy Askenazi, czyli z regionu Smyrny, skąd pochodzi moja rodzina. No więc tak, rzeczywiście ja pielęgnuję tradycje swoje greckie, tak jak ty polskie. Piękna muzyka, wiele finezji, ile czułości w tych dźwiękach. Naprawdę przepiękna i smutku, bo przeważnie są to skale molowe, jak wiesz. Słuchaj, mam do ciebie, bo wiem, że musisz wychodzić, ale chciałem ci zadać koniecznie to pytanie. A mianowicie, wiesz, ja jestem Grekiem. Grek, tak jak Żyd. Wszystko jedno, gdzie się urodzi. Jak ojciec jest Grekiem, to ja jestem Grekiem i nie czuję się inaczej. Czy mieszkałem w Ameryce, czy w Polsce, czy w Szwajcarii, czy w Danii, czy w Niemczech.
Teraz tak, Żyd po matce też jest zawsze Żydem wszędzie, gdzie się urodzi, prawda? Teraz ja mieszkam w Polsce i mam od trzech, nie pamiętam od ilu lat mam obywatelstwo polskie. I ja lubię oglądać telewizyjne programy informacyjne. I wszystkie strony, znaczy wszyscy politycy. Ja nie używam prawicowy, lewicowy, centrowy, bo to już nie istnieje tak naprawdę, taki podział. Ale ze wszystkich partii politycznych, którzy to są przedstawiciele, cały czas zwracają się do Polaków. I dlaczego nie zwracają się do wyborców, do społeczeństwa? Do obywateli. Do obywateli. Wiesz, to ja jestem Grekiem, jestem obywatelem Polski. Znam Ukraińców, którzy są obywatelami Polski. Znam Wietnamczyków, masę Wietnamczyków jest obywatelami Polski. Niedawno mój przyjaciel z zespołu Syryjczyk dostał polskie obywatelstwo. Nasza śpiewaczka Jemenka również z Jemenu dostała polskie obywatelstwo. I dlaczego ci politycy tylko do Polaków się zwracają? To jest figura retoryczna, taka no właśnie, która ma ich osadzać, to właśnie to być może podkreśla to, że nie czują się pewni swojej polskości, albo do tej pory cały czas tą Polskę gdzieś tam mieli w głębokim poważaniu. Czy sprawy polskie mieli w głębokim poważaniu, no to dlatego epatują tym i tak. No, być może rzeczywiście wypadałoby na to zwrócić uwagę i ich rozliczyć z tego, czy rzeczywiście, że jest to taka inkluzywna, trochę wykluczająca. No bo to wyklucza mnie, jak mówi do mnie jakiś polityk, że ja dla Polaków robię wszystko, głosuj na mnie, no ale dla mnie nic nie robi. Powinna być to forma właśnie włączająca, czyli inkluzywna. No właśnie. No. Ponieważ wiem, że ty jesteś nieprawdopodobnie zajęty człowiek. Nie, to jest... Kiedy ty masz czas na rodzinę? Mam czas na rodzinę, jak wsiadam do autokaru, jedziemy z nimi na przykład z Katowic do Solca Kujawskiego, albo z Warszawy do Lublina. No widzisz, albo z Lublina do Andrychowa. No ale czasami bywasz w domu, czy grasz w domu. Nie, no ale jesteśmy właśnie, na tym polega patent, jaki wymyśliliśmy, że gramy z rodziną i wtedy jesteśmy z rodziną. Jesteśmy na scenie, w garderobach, kłócimy się, nieraz dochodzi do... Tak, no czyli w domu, ale w domu, takiej, który ma ściany, gran, łóżka, łóżko, szafy, szafy i tak dalej. I fortepian, bo telewizora nie. I fortepian. Tak. Pianino. I gitarę. Pianino, tak, ze cztery. Zresztą i co, gracie sobie czasem w domu? Że tak. A propos gitar, to no, ciągle jest o tą jedną gitarę za mało, wiesz, w domu. Każdy gitarzysta ma tylko jedną gitarę za mało. No Pani, tak, wiem. Chciałem zaprosić, chciałem się podzielić taką wielką, jesteśmy naprawdę dumni, że przed laty udało nam się namówić księdza Jana Twardowskiego na napisanie dla nas tekstu i nam zadedykował kolędę, która płynie z wysokości. Kolędę, którą życzymy, zwykle kończymy koncerty. Jest to takie nasze pożegnanie z publicznością, ale i tak się kończy pewnie na bisach później i tak dalej. My oczywiście udajemy, że to nas zaskakuje, ale jesteśmy zawsze przygotowani. A państwo wiedzą, co zrobić, żeby ten wieczór przedłużyć. W związku z tym robią standing ovation i wymuszają na nas ten nieprzygotowany, jakże zaskakujący nas bis. Ale to jest zawsze miłe. Natomiast ta kolęda jest takim życzeniem. Daj nam, Boże, wiarę zawsze żywą, zdrowie na święta, dla bliskich cierpliwość. Jan Twardowski z perspektywy konfesjonału, spowiednika, znając bardzo dobrze naturę ludzką, wiedział, że przynajmniej tą cierpliwość dla bliskich trzeba mieć. Dlatego musimy mieć również dla siebie nawzajem w tym wielkim autokarze 16 czy tam 18 pospieszalskich, mieć tą cierpliwość dla siebie, dla tych wrzeszczących dzieci, dla tych pieluch, które śmierdzą, dla tych zmęczonych wieczornym afterparty braci i tak dalej. Trzeba mieć tą cierpliwość będziemy mieli. Posłuchajmy kolędy, którą zagramy jutro w Lublinie, pojutrze w Andrychowie, w piątek w Częstochowie, w sobotę w Filharmonii Śląskiej, w niedzielę w Solcu Kujawskim i w następną niedzielę 2 lutego w Teatrze Palladium z orkiestrą smyczkową. Daj nam, Boże, wiarę. I dziękuję Ci, Janku, za wizytę, bo wiem, że po kolędzie musisz... Ściskam. No masz kupę obowiązków. Sławek, zostanie chwileczkę ze mną, proszę cię, bo oczywiście. Jeszcze mamy do omówienia kilka spraw bardzo poważnych i słuchamy.